zataczającym nas wszechświecie, rozciągającym się przez nieskończone przestworza, najbliższym naszym sąsiadem jest Księżyc. Człowiek postawił już swą stopę na jego suchym gruncie. Z całą pewnością wiemy, że jest on pustkowiem pozbawionym najprostszych form życia. Planeta Ziemia, nasze mieszkanie, glob ozdobiającym pięknie. Co za barwny kontrast. Zieleń, świeżość, urodzaj, tętniące obfitością życie. Zdumiewająca różnorodność życia. Co jest przyczyną tej wielkiej różnicy pomiędzy martwotą Księżyca a tętniącą życiem Ziemią? W całym wszechświecie nie znajdzie się nic, co można by przyrównać do wody. Wydaje się, że spośród gąszcza możliwości wodzie zostały celowo nadane szczególne właściwości po to, by na Ziemi mogło rozwijać się życie. Ziemia zawiera ogromne ilości wody. Pokrywają one jej powierzchnię w około 70%. Zasób wody określa się na 1 359 000 000 km². Gdyby powierzchnia Ziemi była doskonale gładka, wówczas wody oceanów równomiernie pokryłyby Ziemię w granicach od 2400 do 2700 metrów głębokości. Jednak mała tylko część 1% wszystkich wód znajdujących się na Ziemi może być określona mianem słodkiej, nadającej się do spożycia wody. Większość z nas uważa tę szczególną substancję za coś zwykłego, ale nie wolno nam jej przyjmować za rzecz oczywistą, ponieważ woda jest faktycznie najbardziej niezwykłą substancją we wszechświecie, substancją, od której całkowicie uzależnione jest nasze życie. Jedna szklanka zwykłej wody. Jak sądzisz, ile jest warta? Mówiąc prawdę, jest ona bezcenną. Aby otrzymać jeden bochenek chleba, potrzebnych było 1140 litrów wody. Do rafinacji jednej baryłki ropy naftowej 2650 litrów wody. Do uzyskania pół kilograma wołowiny 15 tysięcy litrów wody. Do wyprodukowania jednego samochodu 38 tysięcy litrów wody.
Być może jest to właściwa chwila, w której moglibyśmy uświadomić sobie, czym naprawdę jest woda. Prawie każdy z nas zna wzór chemiczny wody. H2O. Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Raczej prosty wzór chemiczny, lecz jest to woda. Wodór jako taki jest gazem powszechnie występującym. Jest on również najlżejszym ze wszystkich pierwiastków i jako taki był użyty do napełnienia Hindenburga, a też innych statków powietrznych. Lecz wodór jest nie tylko bardzo lekki, ale jest on również bardzo łatwopalny. W skład wody, jak wiemy, wchodzi również tlen. Jest on gazem. Tlen znakomicie podtrzymuje spalanie. W obecności tlenu pali się nawet stal. Jest on w stanie spalić wnętrze kabiny kosmicznej. I to z jakim tragicznym rezultatem. Pomyślmy przez chwilę. Dwa gazy. Wodór, który jest łatwopalny, i tlen, który podtrzymuje palenie. Zaś dwa, połączone w odpowiedniej proporcji, dają wodę. Niezastąpiony składnik akcji przeciwpożarowych. Oto kolejne zjawisko związane z wodą, z którym spotykamy się codziennie, nie zdając sobie nawet sprawy, jak niezwykłym jest to i dlaczego tak się dzieje. Gdy podgrzewamy wodę do 100 stopni Celsjusza, wówczas przestaje być cieczą i zamienia się w gaz. Gdy oziębimy ją do 0 stopni Celsjusza, wówczas zamarza. Dlaczego woda zachowuje się w ten sposób, można wyjaśnić jedynie poprzez zbadanie struktury samej jej cząsteczki. Wyobraźmy sobie, jaką małą jest molekuła wody. W zbiorniczku zawierającym około 30 ml wody znajdują się miliardy cząsteczek. Cząsteczka wody ma bowiem zaledwie 1,4 mmikronów w średnicy. Ludzki wzrok nie widział jeszcze czegoś tak małego. Lecz wiemy już coś na temat zachowania się tej cząsteczki i dlaczego różni się ona od molekularnych cząsteczek innych substancji. Otóż sama cząsteczka wygląda swym przypomina nam główkę myszy. Części przyjmujące mysie uszy przedstawiają dwa atomy wodoru. Większa zaś część przedstawia atom tlenu. Wodór i tlen. Dwa pierwiastki szybko łączące się ze sobą, a gdy już są związane, trudno jest je rozdzielić, ponieważ między nimi istnieje silne przyciąganie elektryczne. Atomy wodoru w tej cząsteczce ustawione są względem siebie pod kątem 105 stopni. W rezultacie istnieje nierówny rozdział ładunków elektrycznych w obrębie molekularnej cząsteczki wody. Atomy wodoru zostają naładowane dodatnio. Natomiast atom tlenu ujemnie. Sama zaś cząsteczka jest spolaryzowana. Posiada dwa bieguny, tak jak magnes. Z uwagi na kształt cząsteczki, naukowcy określają nieraz jako krzywą molekułę. Taka konfiguracja daje niezwykłe i unikalne właściwości. Gdy do tej ilości wody wsypiemy pewną ilość cukru, wydaje się wówczas logicznym, że woda powinna się przelać. Jednak z uwagi na to, że woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem, cukier znika bez widocznego podniesienia się poziomu wody. Przy dostatecznej ilości czasu woda rozpuści prawie każdą inną substancję. I tak ze wszystkich cieczy zasługuje ona najbardziej na miano uniwersalnego rozpuszczalnika. Otóż właściwość ta odgrywa ważną rolę w procesie erozji. Po
Podczas swego erozyjnego procesu woda unosi związki chemiczne i znajdujące się wokół minerałów. Gdyby nie miała ona tych właściwości rozpuszczania, rozszczepiania molekularnej struktury innych substancji, rośliny nie otrzymałyby wówczas potrzebnych im składników odżywczych. Przepływającej wody jest kolejnym czynnikiem dramatycznie obrazującym intensywność erozji. Jej ustawiczny ruch na przestrzeni wieków pozwolił ukształtować powierzchnię Ziemi w nieco poszarpany, lecz artystyczny sposób. Żłobiąc i przecinając twarde skały, woda wyrzeźbiła głębokie, kręte i imponujące swym wyglądem wąwozy. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego woda przybiera kształt kropli? Dlaczego i w jaki sposób utrzymuje się w tym kształcie? Wyjaśnienie tej kwestii również znajdujemy w budowie molekuły. Gdy już jest ukształtowana, wówczas łączące się cząsteczki wody tworzą rodzaj płynnej konstrukcji, podobnej do kraty metalowej. Ujemny biegun cząsteczki przyciągany jest lub łączy się z dodatnim biegunem innej cząsteczki. W stanie ciekłym przyciąganie to i powstające więzy tworzą się całkiem sporadycznie i tak też się rozrywają. Na powierzchni, gdzie ciecz jest nieruchoma, cząsteczki powierzchniowe wciskają się w cząsteczki leżące poniżej i obok nich. Spoistość ta nazywa się napięciem powierzchniowym. Wytwarza ono rodzaj błony, która wiąże wodę. Kropla wody przyjmuje kształt kuli i ta właśnie błona utrzymuje kulę wodną w oświetlonej postaci. Gdy coś chodzi po wodzie, wówczas ta błona tworzy odpowiednią ku temu powierzchnię. Metalowy talerz faktycznie unosi się na wodzie, utrzymuje go właśnie ta błona. Istotę tej błony ilustruje stare powiedzenie, jak woda po kaczce. To właśnie napięcie powierzchniowe sprawia, że woda przyjmuje kształt kulek staczających się po piórach kaczki. Wskutek napięcia powierzchniowego nurkujące kaczki zostają otoczone warstwą powietrza w czasie zanurzania się. Jednakże najistotniejszym objawem napięcia powierzchniowego wody w otrzymaniu życia jest zjawisko kohezji, to jest kapilarności. Kapilarność jest zjawiskiem, które sprawia unoszenie się wody w zwężonych powierzchniach. Im większe zwężenie, tym wyższe uniesienie się wody. W celu lepszego zilustrowania tej zasady, łodyga białego goździka została rozszczepiona i umieszczona w zbiornikach z zabarwioną wodą. Posługując się metodą fotografowania w odstępach czasowych, widzimy, co się dzieje. Z działaniem zjawiska kapilarności spotykamy się znów w przypadku podnoszenia się wody w pniu drzewa. Gdyby woda nie miała tej zdolności wspinania się wbrew sile przyciągania ziemskiego, wówczas wszelkie minerały potrzebne roślinom do przeróbki na pokarm pozostałyby w ziemi. Spoistość, czy też kapilarność jest fenomenem wodnym niezbędnym do podtrzymania życia na ziemi. W stałym stanie woda stanowi jeszcze inny fenomen niezbędny do życia. Otóż, gdy do domów naszych dostarczano mleko w szklanych butelkach, co się stało z butelką, gdy zostawiliśmy ją na zewnątrz, gdy temperatura sięgała poniżej stopnia zamarzania? I znowu, kamera pozwala nam obserwować ów proces w przyspieszonym tempie. Tak to właśnie wygląda, chociaż proces ten trwał znacznie dłużej. Mleko jest w 87% wodą. To właśnie woda w mleku zamarzła i rozszerzyła jego objętość.
Prawie każda substancja, podobnie jak i ta stopiona parafina, bez względu czy jest ciałem stałym, cieczą czy gazem, zmniejsza swoją objętość wraz z obniżeniem temperatury, gdyż ze zmniejszeniem objętości idzie w parze zwiększenie gęstości. Podczas spadku temperatury, aż do momentu zamarznięcia, woda zmniejsza swoją objętość. Ale gdy temperatura spada poniżej 4 stopni Celsjusza, następuje coś zaskakującego. Rozszerza swą objętość i zmniejsza swą gęstość. W czasie zamarzania coraz bardziej zmniejsza swą gęstość, aż do momentu, gdy uzyska około 9% swojej objętości. Ten oto żelazny zbiornik wypełniony czystą wodą H2O umieszczamy w zlewce zawierającej ciekły azot, powodujący szybkie zamarzanie znajdujące się wewnątrz wody. W trakcie rozszerzania się i zamarzania woda wydziela ogromną ilość energii. Szybko, nieprawda? Przyjrzyjmy się temu raz jeszcze w zwolnionym tempie. Jak sami mogliśmy zaobserwować, w trakcie zamarzania i rozszerzania się wody została wyzwolona kolosalna ilość energii. Może ktoś zapyta, dlaczego lód pływa? Otóż dlatego, ponieważ ważąc tyle samo co woda, zajmuje większą objętość. Pływając na powierzchni, lód spełnia rolę warstwy izolującej, która chroni wodę znajdującą się poniżej przed dalszym zamarzaniem. Jeśli woda, jak inne ciecze, miałaby większą gęstość po zamarznięciu, wówczas lód utonąłby i coraz to nowe warstwy lodu tworzyłyby się na jej powierzchni. W okresie zimowym rzeki i strumienie wody zamarzłyby i przestałyby płynąć. Jeziora zamieniłyby się w wielkie bryły lodu. W końcu nawet oceany mogłyby stać się wielką masą lodu. Latem zaś energia słoneczna roztopiłaby jedynie jej cienką warstwę, tworząc płytką masę na wpół roztopionego lodu. Życie nie miałoby wówczas żadnej szansy przetrwania. Bóg jednak tak ukształtował Ziemię, ażeby mogła ona podtrzymać życie. Dlatego też cząsteczka wody różni się od cząsteczek wszystkich innych substancji. Z chwilą podwyższania się temperatury w okresie wiosennym lód szybko topi się. Roztopiona zaś woda spływa z górnych warstw, tworząc zbiorniki wodne. Stamtąd para wodna dzięki cieplnej działalności słońca unoszona jest do góry. Tak więc woda, słońce, powietrze oraz siły ciężkości współpracują ze sobą w podtrzymywaniu działalności cyklu hydrologicznego. Ciepłe, wilgotne powietrze jest lżejsze od zimnego, suchego powietrza, dlatego też unosi się w górę. Chmury te powstały w rezultacie obciążenia wilgocią ciepłych warstw unoszącego się powietrza. Podczas wspinaczki po stromych górskich zboczach wilgotne powietrze pędzone przez silne wiatry oziębia się i kurczy się, wyciskając dosłownie całą swą wilgotność w postaci orzeźwiającego deszczu. Spadające krople deszczu oczyszczają powietrze, pochłaniając zawarte w nim dwutlenek węgla i zwracają go glebie w postaci kwasu węglowego, niezbędnego dla roślin, dostarczając czystą, świeżą wodę do użytku zwierząt i ludzi. Jednak już 3000 lat wcześniej, zanim współczesna nauka odkryła powyższe zasady, Biblia z zadziwiającą dokładnością opisała ten cykl wodny. Czytamy w niej słowa: wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Energia wydzielona podczas jednego dnia cyklu wodnego jest większa niż suma całej energii wytworzonej przez człowieka na przestrzeni dziejów ludzkości. Sam ten fakt powinien by już wystarczyć, abyśmy z podziwem mogli się zatrzymać i zastanowić nad mocą naszego Boga. Moc Bożą możemy też oglądać w procesie przemian słonej wody w świeżą. Od dłuższego już czasu próbował człowiek odkryć prosty i niedrogi sposób odsolenia wody morskiej. Przybory służące ku temu, podobnie jak ten oto instrument, posiadają słoneczne aparaty dystylacyjne. Działają one na zasadzie parowania i kondensacji. Jest to proces, którego Bóg używa już od tysięcy lat.
Proces ten nosi miano odsalania. Podobne słoneczne aparaty destylacyjne mogą z powodzeniem przetworzyć wodę morską w świeżą, nadającą się do picia wodę. Powstały nawet wielkie zakłady w celu odsolania większych ilości wody. Lecz jak dotychczas koszty takiego przedsięwzięcia, gdybyśmy nawet brali pod uwagę potrzeby tylko jednego miasta, byłyby zbyt wysokie. Być może w przyszłości odsolanie stanie się podstawowym źródłem świeżej wody. A jednak widzimy, że Bóg każdego dnia i to od samego początku zmienia miliardy ton słonej wody w słodką wodę. Poruszyliśmy tu wiele unikalnych właściwości wody. I wszystkie dowody wskazują na to, że woda posiada idealne właściwości umożliwiające istnienie i rozwój życia. Właściwości te nie zostały nabyte w drodze przypadkowych przemian, lecz od samego początku były one zaplanowane dla wody przez doskonałego mistrza, przez samego Boga. Ale jakie to ma wszystko znaczenie dla ciebie osobiście? Pomyśl raz jeszcze, jak dużo zużywasz wody? Codziennie używamy ją przecież w setkach różnych czynności. Już bardziej osobiście, dla mnie woda znaczy bardzo dużo. Rzeczywiście jest to sprawa życia i śmierci. Przeciętnie 70% ludzkiego ciała to woda, przy czym nieustannie tracimy tą drogocenną ciecz. A jeśli ubytki te nie zostaną uzupełnione, grozi nam śmierć. To właśnie woda zawarta w twojej krwi transportuje ją poprzez 96 500 km żył i naczyń krwionośnych. Woda odgrywa też główną rolę w trawieniu spożywanego przez ciebie pokarmu. Nadaje elastyczność twoim stawom, błony śluzowe wyschłyby bez niej. Nawet oczy twe bez wody przestałyby funkcjonować. Woda reguluje ciepło twego ciała. Tak jak od samego początku, tak też i teraz podtrzymuje życie na ziemi. Właśnie twoje życie. Woda z dokładnymi jej właściwościami jest wyrazem Bożej miłości zabezpieczającej potrzeby fizycznego życia. Jak zauważyliśmy, jej wzór fizyczny jest prosty, chociaż jest bardzo konkretny i bardzo dokładny. Człowiek nie stworzył wody, nie może więc zmienić wzoru określającego jej skład chemiczny. Jest jednak od niej całkowicie zależny. Nie ma innej substancji, która mogłaby zastąpić wodę. Tam, gdzie płyną wody, tam jest życie. Tam zaś, gdzie jej brak, jest pustka i śmierć. Ale księga ta, to jest Biblia, Słowo Boże, mówi o jeszcze innym życiu, duchowym życiu i przedstawia inny rodzaj wody, wodę żywą. Tą właśnie żywą wodą, duchową wodą jest Pan Jezus Chrystus. Kiedyś do samotnej, niezrozumianej przez ludzi grzesznej kobiety powiedział Chrystus: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Podobnie jak w codziennym życiu Boża troska o byt człowieka ujawnia się w wyraźny sposób, tak też Bóg troszczy się o duchowe życie człowieka. Jak i człowiek nie stworzył zwykłej wody, tak też nie może stworzyć wody duchowej. Skoro nie może zmienić chemicznej formuły na pierwszą z tych wód, to i nie może zmienić formuły na drugą. Podobnie jak bez pierwszej z tych wód człowiek skazany jest na śmierć fizyczną, tak też i duchowo umrze bez drugiej.
Tak, jak zwykła woda jest dostępna w obfitości dla każdego człowieka, tak też jest duchową, czyli żywą wodą. A sposób jej otrzymania jest też prosty. Jednak i w tym wypadku zasada jest dokładna i prosta. Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Człowiek stoi więc przed bardzo ważną decyzją. Może przyjąć tę duchową wodę i żyć, albo może ją odrzucić i umrzeć. Pamiętaj jednak, iż podobnie jak ze zwykłą wodą możesz ją zaczerpnąć i wypić, tak też i z wodą duchową możesz ją otrzymać, jeśli o nią poprosisz i jeśli ją przyjmiesz. Jest ona bowiem wszystkim dostępna za darmo. Wezwanie dane przez Chrystusa wiele lat temu jest wciąż aktualne. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Drogi przyjacielu, przyjmij dziś Chrystusa. Tylko On gwarantuje ci życie wieczne. On też całkowicie i na zawsze zaspokoi twoje duchowe pragnienie.